Pamiętajcie, kochani, w modzie jako kreatywnej. Dzisiaj będzie vlog i dzisiaj pokażę Wam stylóweczki na koniec lata, czyli takie stylówki już trochę miejskie, z modnymi ciuchami, w najnowszych trendach. Wielu z Was na pewno już wróciło z wakacji. Rozpoczyna się rok szkolny, dlatego też i szkoła, i rodzice, dzieci, które chodzą do szkoły, wracają, więc będziemy więcej przebywać w mieście. Poza tym lato się kończy, pogoda już nie jest taka upalna, może być jeszcze gorąco, ale raczej szykujmy się już na takie średnie dni i dlatego dzisiejsze stylówki będą już troszeczkę bardziej zabudowane, ale nadal letnie. Zacznę właśnie od tych shortów, które mam na sobie, takie spódniczkowe shorty, które pokazywałam w ostatnim haulu. Z tymi shortami już robiłam takie szybkie stylizacje zdjęciowe, które mogliście zobaczyć na Instagramie. Natomiast teraz zobaczcie tutaj właśnie takie propozycje już troszeczkę na późne lato, troszkę bardziej zakryte, już nie takie plażówki. Te szorciki są bardzo, bardzo praktyczne i wygodne, a że są krótkie, to do nich proponuję już troszkę bardziej zabudowane góry. I tak na przykład, chociaż są to shorty z wysokim stanem, ja tu Wam zaproponuję takie stylizacje, w których te shorty są widoczne tylko u dołu. Pierwsza stylówka to stylówka z taką przerobioną przeze mnie koszulą jedwabną, białą, właściwie ekry. I ta koszula została ucięta, zostały odcięte rękawy i kołnierzyk. I to jest taka koszula ze stójką i dorobiłam do niej paseczek. Jest długa, więc ona prawie zasłania mi te spodenki, ale to nie znaczy, że one nie są potrzebne, ponieważ ta koszula nie nadaje się do noszenia bez jakiegoś spodu i według mnie to jest bardzo fajny styl, fajna stylówka i wygląda to bardzo urokliwie, kiedy właśnie te delikatne turkusowe spodenki wystają spod tej koszuli, kiedy ona się rusza, ponieważ jedwab jest bardzo taki miękki, układa się fajnie, jest taki podatny i zawsze tak, że tak powiem, fruwa wokół nas, to te spodenki będą niejednokrotnie spod spodu właśnie widoczne i ożywiają tą stylizację tym swoim takim fajnym kolorem. No i do tego proponuję płaskie obuwie i fajną materiałową torebkę w taki troszkę etniczny wzór, ale w kolorystyce całego stroju, bo to nadal jest stylizacja jednak na lato. Mam nadzieję, że ta stylówka Wam się podoba. Jest bardzo wygodna. Zapewniam Was, że to jest coś superowego na właśnie na zakupy, na jakieś lekki spacerek po mieście. Tak właśnie chodziłam ostatnio i bardzo fajnie się to sprawdza. Jest lekkie, ale już nie jest to takie plażowe. Druga stylóweczka jest jeszcze bardziej zabudowana, bo tu do tych króciutkich spodenek włożyłam koszulę z długim rękawem, ale z wywiniętym tym rękawem. To jest świetna koszula z wiskozy, taki cieniowany efekt ombre, też w kolorze turkusowym, więc ona praktycznie zlewa się z tymi spodenkami. Również założona jest na wierzch i tutaj chciałam uzyskać taki fajny, luzacki efekt. I żeby dodać troszkę szyku tej stylizacji, żeby była bardziej taka właśnie miejska, ewentualnie na jakieś fajne wyjście do knajpki, dodałam do tego, zobaczcie, taki pas z jedwabiu. To jest pas z różnych fragmentów jedwabnych tkanin i on mi się kojarzy z pasami obi, takimi pasami do tych japońskich kimon, bo jest bardzo szeroki i można go przepięknie udrapować. Zobaczcie, zrobiłam taki kokardowy węzeł, powiedziałabym, z przodu, z boku bardziej i on jest w różnych odcieniach błękitów i tym bardziej według mnie super to wygląda do tego turkusowego stroju, bo dodaje jeszcze kilka innych takich błękitnych, niebieskich odcieni i robi to według mnie bardzo ciekawy efekt i kolorystyczny i ta bluzka też się ładnie z tym układa. W ogóle bardzo lubię takie artystyczne aranżacje, podobają mi się takie właśnie upięcia tych różnych pasów. A zresztą powiem Wam, że to jest naprawdę, naprawdę wygodne. Ten pas w ogóle nie krępuje ruchów, a strój jest przewygodny i bardzo przyjemny w noszeniu. Okej, kochani, no to tyle jak chodzi o te krótkie spodenki. Zobaczycie teraz ciuchy, które były również w następnych holach. Następna stylizacja będzie z bluzką z ostatniego hola również, takim haftem przepięknym na tutaj na tym, nie wiem jak to nazwać, na tej falbanie górnej, z której można zrobić właśnie i efekt takiej hiszpanki, spuszczając ją na ramiona, albo po prostu mieć ją tak normalnie nałożoną. Do tego zaproponowałam również pasek, bo powiem Wam, że no jednak
nie podoba mi się ta bluzka bez paska, jest bezkształtna po prostu. I przy białej bluzce to po prostu pogrubia, ponieważ no, nie mamy talii i ona nie jest taka właśnie opływająca i nie widać figury w niej. W związku z tym tutaj użyłam apaszki w kolorach tych haftów na chustce, chociaż powiem Wam, że patrząc teraz na tę stylizację, troszkę słabo to widać, szczerze mówiąc. Ale ten pasek jest w takich kolorach, jest to taka jedwabna szarfa, również zawiązana na kokardkę, czyli takim trochę właśnie stylu ludowym, jak ta bluzka. I do tego spodenki, ale powiem Wam, że nie bardzo mi się podobają te spodenki do tego, no nie jestem w 100% przekonana do tych spodenek tutaj, więc wybrałabym chyba raczej inny kolor spodenek. Niestety nie miałam akurat pod ręką za dużego wyboru kolorów spodenek krótkich. Fajna byłaby też taka krótka falbaniasta spódniczka, też niestety nie posiadam takowej. Dlatego tutaj tak poglądowo te spodenki. Ale do tego założyłam bardzo ciekawe buty. Zobaczcie, to są takie baleriny w chińskie hafty. One są w czerwone z takimi właśnie jakimiś ptakami i kwiatami haftowanymi. Fajnie pasuje to, wydaje mi się, do tej bluzki. No i do tego torba, również jakby haftowana z takimi ludowymi motywami. Bardzo fajna, bardzo kolorowa i właśnie w takim podobnym stylu do tej bluzki, wydaje mi się. Musiałam troszeczkę tu przysłonić, bo niestety słońce dosyć mocno w tym momencie akurat zaczęło świecić mi w twarz. Ale dobrze, idźmy dalej. Te same spodenki, bo postanowiłam tutaj wykorzystać do różnych stylizacji te same spodenki, właśnie te takie rdzawe spodenki z Primarku, oczywiście kupione w second handzie. I zobaczcie je w następnym wcieleniu z tą nowo zakupioną bluzką w paseczki, którą też ostatnio pokazywałam w holach. Taka bluzka z długim rękawem i w pionowe paski wiązana z takim no, specjalnie zrobionym takim wiązaniem. To nie jest bluzka, którą ja sobie zawiązałam, tylko ona ma takie tutaj uszy, powiedzmy, na dole do zawiązania i jest na guziczki. Jest świetna ta bluzka, naprawdę wspaniale się ją nosi, ma bardzo milutki materiał. No i zobaczcie, ta bluzka do tych spodenek, według mnie super połączenie kolorystyczne, jak i w ogóle stylowe. No i do takiego stroju możemy sobie włożyć dowolne, czy to baleryny, czy sandały, czy nawet sneakersy jakieś takie białe, też fajnie by wyglądały. Ja tutaj do tej stylizacji użyłam takich na grubej podeszwie chodaczkowych sandałów czarnych, żeby nadać tej stylizacji troszkę nowoczesnego takiego touchu, no i też troszkę ożywić ją, no bo wszystko jest jasne i myślę, że czarny akcent tutaj też będzie fajny. Do tego dobrałam czarną taką saszetkę, którą też ostatnio widzieliście w holu, jeśli oglądaliście. Mała saszeteczka ze skóry, w której się wszystko fajnie mieści, jak chcemy iść tylko na jakieś małe zakupy. No i powiem Wam, że fajnie, bardzo wygodny strój, bardzo podoba mi się ta stylówka. Nie wiem jak Wam, mam nadzieję. Piszcie! No to jak chodzi o tą koszulkę, to już tyle. Teraz te same spodenki właśnie, takie cynamonowym kolorze, do topu krótkiego takiego, ponieważ spodenki są z wysokim stanem, to tu użyłam takiego jasno-różowego topiku, również z ostatnich holi. Taki lekko prążkowany materiał, Divided, firma bodajże, chyba tak. I do tego ten wspaniały żakiet vintage'owy z lat 80., który ostatnio kupiłam firmy Wallis. I naprawdę powiem Wam, że zachwycił mnie ten żakiet ostatnio i w pierwszej stylówce, zobaczcie, dobrałam do tych właśnie, do tych samych sandałków, co w poprzedniej stylizacji. Dobrałam tutaj taki paseczek też w stylu vintage, żeby jeszcze bardziej podkreślić tą taką, ten smaczek tego żakietu, żeby jednak to wyglądało zgrabniej. Paseczek jest z takiej koronki czarnej, więc nie widać go akurat na żakiecie, ale ma bardzo fajną taką vintage'ową klamrę metalową w złotym kolorze i bardzo mi się ta klamra podoba, ma takie prześliczne motywy liści i wydaje mi się, że w tej wersji ta marynarka się super prezentuje, można to faktycznie nosić jako taką mini sukienkę, aczkolwiek ja pod spodem mam po prostu strój, a marynarka jest takim zapiętym płaszczykiem. Jeżeli nie jest bardzo ciepło, to myślę, że to się super nada, w razie czego można po prostu ją zdjąć. No i druga wersja tego samego outfitu, już z takim zwykłym czarnym paskiem. Aha, no i jeszcze zapomniałam, do tej marynarki ostatnio również zakupione takie etui na laptopa ze skóry pikowane. Teraz pikowane rzeczy będą bardzo modne w tym sezonie, więc jeśli macie jakieś akcesoria pikowane, to jak najbardziej używajcie. Dalej,
wersja zapięta. Tym razem tutaj będzie to wersja jednej z moich widzek, także pozdrawiam. Super sugestia i rzeczywiście powiem Wam, że o dziwo zapięłam się w tej torebce na tą marynarkę, więc wow, super, super. Udało się i nawet nie jest bardzo ciasno, powiem Wam, da się normalnie w tym chodzić, także jeżeli będę się gdzieś spieszyć, nie będzie mi się chciało rozpinać żadnych pasków, to ta torebka zapięta na marynarce jest super opcją. Jeżeli zdejmę marynarkę, to nadal mam torebkę i nie muszę nic kombinować. Także powiem Wam, że zachwyciło mnie to. Bardzo dziękuję za ten super pomysł. Mam nadzieję, że te stylówki z marynarką się Wam podobają. Moim zdaniem są nowoczesne i takie też vintage'owe, co mnie kręci osobiście. Ja bardzo lubię stylizację w stylu vintage i też takie artystyczne stylizacje. Według mnie tutaj to podpada właśnie pod vintage i podoba mi się. Powiem Wam, że podoba mi się, chociaż ja uważam, że mam dość szerokie barki, jak na kobietę. Nie, może nie przesadnie, ale jednak. I miałam duże obiekcje co do użycia tak szerokiej marynarki, ale jednak udało się i nawet się sobie w tym podobam. Mam nadzieję, że Wam też. Jeszcze stylóweczka z shortami, ale takimi dłuższymi. I to są też vintage shorty od Denis Claire z wiskozy, takiej tłoczonej we wzorki. Bardzo eleganckie według mnie są te shorty. Z wysokim stanem oczywiście i też mam dla Was dwie propozycje. Jedna jest taka z odrobinę innym kolorem błękitu i zawiązaną chusteczką. I to jest taka też na luzie. Według mnie fajna na zakupy stylizacja albo na jakąś kawę z koleżanką. Też fajny będzie. Taka niebieska, jedwabna koszula z Zary. Bardzo prosta w kroju, minimalistyczna, właśnie troszkę inny odcień niebieskiego. Mnie to nie przeszkadza, ja lubię mieszać różne odcienie tego samego koloru. Też można tutaj nawet jeszcze inną niebieską, granatową torbę albo całkiem coś kontrastowego. I właśnie na następnym zdjęciu zobaczcie całkiem coś kontrastowego dokładnie. Czyli mamy tutaj do tych samych spodenek niebiesko-białą w takie drobne paseczki bluzeczkę z super tymi rękawkami. Też w jednym z ostatnich holi była ta bluzeczka pokazywana. I ona ma takie bardzo fajne tutaj wycięcia i wiązania. Ja ją zawiązałam w pasie, bo ja nie przepadam za takimi wsadzonymi do środka rzeczami. One zawsze tak niechlujnie wyłażą, robi się coś takiego. Nie podoba mi się to. Ja wolę albo to zawiązać, albo to jakoś unieruchomić, żeby to nie wyłaziło. Dobrze, i do tego zaproponowałam czerwoną torebkę i czerwony pasek. Według mnie przepiękne zestawienie takiego błękitu, bardzo modnego w tym sezonie i w tym roku w ogóle. To jest rok błękitny, uznany został. I do tego właśnie te czerwone akcesoria bardzo mi się podobają. Paseczek w te kropeczki, takie delikatne. Świetny według mnie do tego. Delikatne białe kropeczki i właśnie świetna czerwona torebka od Longchamp. Kochani, ostatnie stylówki to stylówka z długimi spodniami, no bo też może być tak, że pewnego dnia już nie będzie nam wystarczająco ciepło w nogi, więc tutaj marynarskie granatowe rureczki w takim średnim, ale raczej troszkę wyższym stanem do body i to może być fajna stylówka na przykład na uczelnię, bo to body jest takie jeszcze młodzieżowe, ale też do pracy moim zdaniem się nadaje jak najbardziej. Możemy sobie tutaj włożyć do tego jakieś eleganckie butki. Ja tutaj zaproponowałam takie butki wiązane, bardzo fajne zresztą z Wenecji, kupione oczywiście w lumpeksie. Można użyć torbę na przykład w kolorze niebieskim, żeby to wszystko do siebie fajnie pasowało. Mnie się bardzo podoba ten styl, powiem Wam. No i to jest taka prosta, miejska, elegancka, troszeczkę w marynistycznym stylu stylizacja. Mam nadzieję, że do Was coś takiego przemawia. Można tutaj właśnie też zmieniać sobie akcesoria i zależnie od tego zmieniać też styl. Tutaj na przykład, zobaczcie, w jednym miejscu do jeansowej kurteczki. Zrobiłam też taką stylówkę troszkę, żeby dodać luzu, na przykład dla studentek na uczelni można sobie jeansową kurteczkę zarzucić i już to wygląda trochę bardziej luzacko. Ostatnia stylóweczka to stylóweczka z sukienką i tą przepiękną sukienką, którą kupiłam z Zary za 20 parę złotych. Ta sukieneczka jest naprawdę świetnie się nosi, już ją miałam dwa razy na sobie. Naprawdę jest jednym z moich ulubionych ciuchów teraz.
Do tej sukienki oczywiście dobrałam czerwoną torebkę Longchamp, nieprzypadkowo, bo ta torebka od razu, nawet w sklepie już flash miałam, że to będzie świetnie właśnie do tej sukienki pasować, bo na tej sukience są takie elementy czerwone na tych żurawiach, tam są takie przepiękne żurawie na tej sukience i właśnie one mają elementy czerwieni. I ta sukienka świetnie właśnie z tymi elementami gra. Idealny według mnie zestawienie i też rozmiar tej torebeczki świetnie gra z tą sukienką właśnie. Nawet powiem Wam, że byłam w tym właśnie na spacerze i w kawiarni i nosiłam sobie to w pasie na tą sukienkę i też świetnie się sprawdza. No i do tego również z jednego z niedawnych holi takie modne sandałki na klocku i z kwadratowym przodem. Skórzane, bardzo fajny zestaw i bardzo wygodne są te sandałki, chodziłam w nich 2 godziny, w ogóle się mi noga nie zmęczyła, także jestem super zadowolona z tej stylóweczki. Do tego tutaj jeszcze takie okularki modne i można iść. Kochani, to wszystko jak na razie, te miejskie stylówki mam nadzieję, że się Wam podobają, a następny program ze stylówkami to będzie na temat back to school, jak to wszyscy teraz robią, czyli powrót do szkoły i to nie tylko dla uczniów. Czekajcie na ten program, zobaczycie jakie tam niespodzianki będę miała dla Was. A jestem, mogę powiedzieć, chyba ekspertem w tej dziedzinie, bo nadal chodzę do szkoły. No, jako nauczyciel, bo nauczyciel, ale chodzę do szkoły, więc z pierwszej ręki wiem, co dzieci noszą, co lubią nosić, co im się podoba, więc zobaczcie, jakie przygotowałam stylówki właśnie między innymi dla uczniów na nowy początek roku. Kochani, aha, oczywiście będzie też, jak najbardziej, będzie też jakiś haul niedługo. Pomału zbieram rzeczy, więc czekajcie na kolejnego haula. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za wszystkie polubienia, dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. I jeśli subskrybujecie, wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych programach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć! Pozdrawiam wszystkich. Wolkan.